Szczerze mówiąc, to nigdy nie spodziewałem się, że będę z wami zaczynał vloga w Lidlu, ale to wszystko sprawka Karoliny, bo ona jest głowcą proca. Fail. Wiecie, o co chodzi? Ale wszystko jest mokre. No to zaraz ci wszyscy hejterzy będą mieli argument, że Polska to jednak nie jest kraj dla kabrioletów. Ale to ile radości daje w te dni, kiedy świeci słońce, to nie do opisania. Ale masz plus. Wytłumacz, dlaczego jesteśmy w Lidlu lepiej. Jest tydzień amerykański. Przyszliśmy polować właśnie te lody oraz suszoną wołowinę, której nie mają. Musimy jechać na Bałtycką. Jak to? Jechać? Dalej? Trzeba poszukiwać. Promek? Tak. Co? Powtórz to, co tak ładnie powiedziałaś. Mogłam przyjść tutaj na 8 rano i się przepychać z ludźmi. Po to problem. A czemu jeszcze jedziemy w parku oknem? Zabijam ci środek. Dzięki. Śniadanie robimy. Czemu głaszczesz mi omleta? Pieszczę go. Nasze późne śniadanie już zrobione. Mamy omlety, Karolina na słono, ja na słodko. Makro tych omletów jest naprawdę bardzo dobry, ponieważ spód robimy praktycznie z samego białka i odrobiny 20-30 gram mąki, a objętość, jaką daje ten posiłek, jest kozacka. Po śniadaniu przyszła pora na przywracanie drona do życia, ale mamy przeszkody, nie mamy kluczy i jest zatrzask. Czy to wygląda jak profesjonalne urządzenie do naprawiania dronów? Ale mam nadzieję, że się sprawdzi. Ops. Świetnie ci to poszło. No dobra, okazało się, że nie mamy wystarczająco profesjonalnych narzędzi, żeby to rozkręcić, więc trzeba iść zdobyć dobre śrubokręty. Myślę, że to ogarnę chyba. A jak nie, to mam zawsze kici. Specjalistę. Tak, mechanika. Dobra. Okej, to idziemy do praktykera po ten śrub. Powiem wam szczerze, wchodząc do tego praktykera z Karoliną, nie do końca wiedziałem, co robię, bo nigdy w życiu nie naprawiałem drona, nie mam zbyt dużego doświadczenia w takich precyzyjnych robotach, natomiast powiem wam, że mimo wszystko podejmuję wyzwanie, bo to jest chyba taki męski świat. Zwyczajnie jara nas konstruowanie, naprawianie, grzebanie w takich tam, wiecie, o co chodzi. Misja wykonana.
Z domu poszliśmy bokiem do praktikera, a dziwnym trafem jesteśmy już w centrum miasta, bo jeszcze telefon trzeba oddać, a później pojedziemy na Likusy, bo w Lidlu mają tam co? Wilżerki? Tak. Listen all you New Yorkers. Przed wejściem tu do T-Mobile właśnie mija jakaś godzina. Dla was ze vlogu to są sekundę, bo ja mam, że to jest godzina, w której nikt mi z życia już nie odda. Dostałem wczoraj informację, że reklamacja moich biców jest już rozpatrzona, także zobaczymy, co mi zaproponują. Zupełnie nowe? Nowe bicy? Tak po prostu? Dziękuję, Apu, dziękuję. O nie, już jest noc. Kot. Mobile nas pochłonął. Kiedy zrobimy trening? Teraz. Okej, drużyno, obejrzyjcie kawałek naszego treningu i w drugiej części opowiem wam, jak to jest z tym Czerniewiczem i jego hipertrofią. When I need you the most, so don't let me down. Don't let me down. Yeah, don't let me down. Yeah, don't let me down. Yeah, don't let me down. So don't let me down. No to porozmawiajmy o hipertrofii, roli hipertrofii w moim treningu. Mianowicie chcę powiedzieć wam, że czytam wszystkie komentarze zawsze pod każdym filmikiem na YouTubie i widzę sporo zarzutów, że za każdym razem we vlogu pokazuję tylko, jak robię ciężkie ruchy siłowe, jak są to siady, płaska czy też martwe ciągi. I chcę powiedzieć wam, no taka jest prawda, faktycznie we vlogu ostatnimi czasy dominują te stricte ruchy siłowe, natomiast to nie znaczy, że nie wykonuję hipertrofii. Proszę was, nie zapominajcie o tym, że jestem IFBB Pro w kategorii sylwetkowej i żeby moje ciało dalej mogło się rozwijać w kategorii, w której zamierzam startować, to siłą rzeczy muszę wykonywać bardzo, bardzo dużo hipertrofii. I tak też robię. Praktycznie każda moja wieczorna sesja treningowa to jest sesja treningowa hipertroficzna. To, że widzicie większość treningów nagrywanych z tych ciężkich ruchów siłowych, to tylko i wyłącznie fakt
taki, że po prostu zakochałem się w tych ruchach. Polubiłem powerlifting i to są ruchy, które dają mi najwięcej frajdy, a wiadomo, że chcę się dzielić tym, co mamy w sobie najlepsze, więc jeśli najlepiej się bawię podczas tych ciężkich ruchów siłowych, to wiadomo, że one będą dominowały we vlogu. Ale teraz, na przekór wszystkim, proszę bardzo, trening czysto hipertroficzny. I ja, i Karolina na drugiej wieczornej sesji treningowej robiliśmy hipertrofię. My chyba nie powiedzieliśmy, ale w domu tylko byliśmy na chwilę, złapaliśmy drona i teraz ruszamy do Karoliny, ale wcześniej na 100 mil, na drugą połówkę. Na jakąś ustawkę! Okej, docieramy na 100 mil i w zasadzie jest już druga połowa, więc nie wiem jaki wynik, ale mam nadzieję, że to przynajmniej remisują. A baseballa nie wzięliśmy. Mariusz Czerniewicz, kryminalista, jak zwykle skazany za niewinność. Okej, drużyno, bo my wam zwyczajnie tego nie powiedzieliśmy, ale wczoraj po prostu poszliśmy szybko spać po tych akcjach z policją, a trzeba dokończyć to, od czego zaczynaliśmy tego vloga. Trzeba zająć się dronem. Inżynier Czerniewicz melduje się w pewnej gotowości do wykonania zadania. Zobaczymy, czy moje studia techniczne na coś tu się przydadzą. Jakby co, kończyłem budownictwo, nie robotyką, automatyką, mechanikę. I umówmy się, bez znaczenia, czy będzie latał, czy nie, to dam wam znać. Albo zobaczycie jedne z piękniejszych ujęć drona w historii Team Natural, albo powiem wam, że jestem słabym inżynierem. Patrzcie, jak się wygięło w porównaniu do prostej. Szczerze? Drogie DJI, z takiego aluminium to możecie robić puchy do piwa. Ewentualnie do Pepsi Max, ale nie części do drona. Naprawdę, totalnie tandetny plastik. Czy aluminium tandetne. Chińszczyzna. Swoją drogą DJI z Chin. Wszystko się zgadza. To ta część rozbierania jest już za nami. Teraz zostaje wymienić to i chyba wysłać do kogoś, kto będzie potrafił to złożyć. Czarne dziurki. Z moimi niedźwiedzimi łapami to ja co najwyżej mogę sobie śruby w starze podokręcać, a nie składać drony. Okej. Przynajmniej wobec ogłaszam, że pierwsza część misji zakończona sukcesem, bo gimbal jest cały, kręci się i co najważniejsze, nie została mi żadna śrubka, więc zostaje go przytwierdzić do drona i zobaczyć, czy faktycznie działa. Dron zaczyna wyglądać jak dron, ale żeby w pełni wyglądał jak dron, trzeba mu założyć skrzydła. A tutaj nastąpił performance, mamy karbonowe skrzydła. Przynajmniej agresywnie wygląda. Biało-czarne barwy. No to zobaczymy, czy skrzyżowanie inżyniera budownictwa z
łapami niedźwiedzia dało radę naprawić drona. Jak widzicie, misja zakończona pełnym sukcesem. Dron lata, także w następnych vlogach spodziewajcie się kolejnych epickich ujęć Team Natural. A tymczasem zostawcie łapę w górę dla niedźwiedzia inżyniera, który wykonał misję. I widzimy się za kilka dni w następnym vlogu.